jest dzisiaj trzeci dzień. No jeszcze nie pokazuję, bo kampus trwa. Dzisiaj są dwa panele, z których jestem panelistą. Biorę udział. Jeden o mieszkalnictwie, drugi o społeczeństwie popisie, na które bardzo serdecznie zapraszam. Myślę, że warto tutaj być, dlatego że w tym roku, który już zaczyna się ten rok przedwyborczy, chcemy usłyszeć dialog, tak? I usłyszeć rozmowy. Wczorajsza rozmowa na połowie z Rafałem Trzaskowskim była naprawdę ucztata. To znaczy, tak się powinno rozmawiać w polityce, pomimo tego, że są pewne rzeczy, które dzielą, tak? To jednak powinno się umieć wyjść i rozmawiać o tym w taki sposób, jak widzieliśmy wczoraj. To było naprawdę budowane wydarzenie. Ja również mi się bardzo podobało. Jeżeli chodzi o panel, co popisie, jak pani to myśli? Społeczeństwo popisie to jest w ogóle szeroka sprawa. Tak? Ja bym chciała tam mówić przede wszystkim o programie edukacyjnym Polski 2050, którego autorem jest Przemek Staron i Agnieszka Jankowiak, Mike Bartowicz i wiele innych osób, które naprawdę edukacją się na co dzień zajmują, bo to w edukacji moim zdaniem jest klucz do tego, żebyśmy byli takim społeczeństwem obywatelskim naprawdę, tak? Żebyśmy byli społeczeństwem, które potrafi się, jak to Szymon Hołownia wczoraj powiedział, bronić sami, tak? Jeżeli ktoś na przykład kupi całego Twittera albo cały internet. I w skrócie wydaje mi się, że edukacja tutaj jest najważniejsza, ale są też bieżące sprawy do załatwienia. Takie jak na przykład właśnie sprawy mieszkaniowe, sprawy osób z niepełnosprawnościami, różne sprawy społeczne, które w tej chwili, w tym momencie czekają na rozwiązanie, tak jak na przykład sprawy osób starszych, które jakby wynagradza 13, 14 emeryturami, a ja bym wolała, żeby one miały po prostu godną każdą emeryturę. To się zgadzam z tym. Jeżeli chodzi o gospodarkę, czy poruszycie Państwo również temat gospodarki? No bo tutaj też nie dzieje się za dobrze w tym temacie. Mam nadzieję, że tak. Polska 2050 to duży program gospodarczy i jesteśmy tutaj jak najbardziej przygotowani do debaty. Wydaje mi się, że w wielu kwestiach powinniśmy iść w taką stronę takich rozwiązań, jak mają Skandynawowie, tylko że w Polsce po prostu jest oczekiwanie na to, żeby były i niskie podatki, i bardzo dobre usługi publiczne. Ja myślę, że generalnie wszyscy zgodzimy się co do tego, ja to przewiduję, nie wiem jak będzie do tych panelu, że będziemy mieli taką sytuację, w której trzeba będzie w opisie odbudować publiczną zgodnikę. To co z tego, że ja panu dam, nie wiem, 500 zł, 3000 zł, tak? Skoro pan nie będzie sobie mógł za to ani kupić węgla, ani dobrego lekarza, bo tych lekarzy się w Polsce nie kształci wystarczająco dużo, a oni wyjeżdżają. Jeżeli pan nie będzie sobie mógł zapewnić miejsca w żłobku dla dziecka czy w przedszkolu, usługi publiczne to jest obszar absolutnie przez nie zaniedbany i ludzie zaczynają powiedzieć. Co gorsza, te usługi publiczne, które zapewniają samorządy, właśnie na przykład przedszkola czy komunikację publiczną miasta, też cierpią przez to, że budżety samorządów, więc w tej chwili to jest jakby kluczowa sprawa, żeby przywrócić samorządom ten poziom finansowania, który sprawi, że usługi publiczne dla mieszkańców będą bardzo dobre. W takim razie dziękuję i czekamy na panel dzisiaj wieczorem.